Znaleźć receptę na kryzys. Taki cel przyświeca uczestnikom drugiej edycji Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W jej poszukiwania i dyskusję dotyczącą roli sektora małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju gospodarki zaangażowali się przedstawiciele władz centralnych i samorządowych, przedsiębiorcy i naukowcy z kraju i zagranicy. Zdaniem byłego prezydenta Lecha Wałęsy gotowe rozwiązania są już dostępne. Potrzeba tylko konsekwencji w ich wprowadzaniu w życie. One na pewno są, tylko na pewno jesteśmy mądrzy naszą wspólną mądrością. Przez 5-10 lat proszę Państwa o większą aktywność w poszukiwaniu i budowaniu. Jak ułożymy Polskę, ułożymy Europę, to możemy sobie odpocząć. To gospodarcze budowanie silnej Europy należy rozpocząć na poziomie małych i średnich przedsiębiorstw. Zdaniem ekonomistów to one są katalizatorem zmian i gwarantem rozwoju. Wystarczy tylko im nadać impuls do działania. Rolą polityki jest wpływanie demokratycznymi metodami na politykę państwa, a więc przede wszystkim tworzenie dobrych reguł gry, tworzenie warunków do tego, aby mogła rozwijać się twórczość, kreatywność, przedsiębiorczość i aby było jak najmniej różnego rodzaju przeszkód, ale też aby były uczciwe, rzetelne reguły gry. Te przeszkody wciąż są obecne. O ich przezwyciężaniu i tworzeniu prawa przyjaznego przedsiębiorcom rozmawiano podczas 60 paneli dyskusyjnych z udziałem blisko 250 ekspertów. Zakres tematyczny był bardzo szeroki i dotyczył m.in. zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach, ich internacjonalizacji, wspierania innowacyjności i niwelowania barier. Przedsiębiorca ciągle boryka się z różnymi problemami biurokratycznymi, zamiast tak naprawdę tworzyć miejsca pracy. Kwestia środków unijnych, między innymi kwestia, jak pozyskiwać te środki. No teraz już nam się właściwie te pule wyczerpały środków na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, na przykład w ramach komponentów regionalnych, ale przecież ciągle są komponenty innowacyjne, więc jest pytanie, jak oceniać wnioski, czy ocena wniosku na przykład 8-miesięczna nie oznacza przekreślenia szansy przedsiębiorcy na to, żeby stworzyć nowe miejsca pracy. Kondycja małych i średnich przedsiębiorstw jest w naszym regionie silna. Jednak kryzys gospodarczy uderzył w nie z największą siłą. To spowolnienie i niekorzystne regulacje prawne sprawiają, że nie zawsze mogą one wykorzystać swój potencjał, czego przykładem jest branża rzeźniczo-wędliniarska. Myśmy wyprzedzili Unię Europejską. Mamy prawie najlepsze zakłady w całej Unii Europejskiej, ale zdolność produkcyjna jest wykorzystywana niejednokrotnie nawet w połowie. Więc też działania promocyjne są potrzebne, żeby te rynki zbytu nieco poszerzyć i rozwinąć skrzydła tej branży. Tego typu spotkania są więc szansą, by zwrócić uwagę na te problemy i przekuć potencjał drzemiący w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w prawdziwy ekonomiczny sukces.